Okres zimowy to czas, kiedy człowiek wspomaga zwierzęta w przetrwaniu zimy przez dostarczanie pożywienia, w tym głównie ptakom żyjącym na wolności. W okresie tym jest krótki dzień oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, które wpływają na to, że ptaki i inne zwierzęta nie zaspokajają wystarczająco głodu. Dokarmianie ptaków pobudza zainteresowanie dzieci i młodzieży ornitologią i wyzwala przeżycia estetyczne związane z obserwacją ptaków, a organizowane w szkołach kształtuje również w znacznym stopniu zachowania proekologiczne. Prawidłowo prowadzone dokarmianie może być jedną z form aktywności ochrony przyrody. Należy pamiętać, że karmik powinien być regularnie oczyszczany z zalegających resztek jedzenia i odchodów, gdyż ich pozostawienie może sprzyjać szerzeniu się wśród dokarmianych ptaków chorób zakaźnych. Karmik powinien mieć taką konstrukcję, aby chronił karmę przed zawilgoceniem, przed deszczem i śniegiem. Karma musi być zawsze świeża, nie zepsuta, nigdy nie solona. Jeżeli nie jest od razu zjadana, należy ją często zmieniać. Na przykład słonina po upływie 2 tygodni jest już zjałczała. Pieczywo należy stosować tylko uzupełniająco. Nie jest karmą podstawową. Nie należy dokarmiać ptaków wiosną, latem i jesienią. Zbyt wczesne rozpoczęcie dokarmiania powoduje zaburzenie instynktu wędrówkowego, zwłaszcza u ptaków wodnych. Rozpoczęte dokarmianie należy kontynuować przez całą zimę. Na jesieni do miejsc z pożywieniem ptaki przylatują coraz częściej, a w miarę zbliżającej się wiosny coraz rzadziej. Dokarmianie powinno być rozpoczęte najwcześniej w październiku, listopadzie, a zakończone w marcu, na początku kwietnia. Krócej na zachodzie Polski, gdzie klimat jest nieco łagodniejszy. Rozpoczęcie dokarmiania powinno być jednak uzależnione nie od daty, ale od pogody. W cieplejszych okresach zimy dokarmianie powinno być mniej intensywne niż podczas mrozu. Dokarmianie ułatwia ptakom przetrwanie ciężkich warunków zimowych, niskiej temperatury i opadów. Lot aktywny wymaga wiele energii, a równocześnie nie pozwala na gromadzenie wewnątrz ciała znacznych zapasów, niekorzystnych wzrost ciężaru. Dlatego dla ptaków, zwłaszcza tych małych, szczególnie ważne jest regularne i wystarczająco obfite pożywienie. Zimą dni są krótkie i ptaki mają mniej czasu na zdobycie pokarmu, wystarczającego do przetrwania długiej i zimnej nocy. Zimą ptaki mają ograniczony dostęp do innych źródeł pokarmu wskutek zalegania pokrywy śnieżnej. Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Duża ilość chleba w pożywieniu wywołuje poważną chorobę, kwasicę oraz biegunki, a jedzenie pokarmu solnego często prowadzi do śmierci wskutek zaburzenia gospodarki wodnej organizmu. Bardzo niebezpieczny jest dla ptaszków pokarm zepsuty, np. spleśniały chleb, lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Karma dostarczana przez człowieka jest zwyczajowo mało urozmaicona, co powoduje u ptaków niedobór składników pokarmowych i w efekcie osłabienie odporności. Dokarmianie może jednak powodować rozprzestrzenianie się chorób, gdyż ptaki gromadzą się w jednym miejscu, poza tym często karma miesza się z odchodami. Do karmików przylatują ptaki różnych gatunków, które w naturze zwykle nie stykają się ze sobą bezpośrednio. Rośnie więc ryzyko przenoszenia chorób i pasożytów. Dlatego dokarmianie ptaków jest zarówno pozytywne, jak i negatywne.